A w tym roku zaczynamy kampanię związaną z Puszczą Białowieską. Mam nadzieję, że uda się ten park poszerzyć no, sporo. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja, działając na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych, w sposób pośredni pomagam tym wysuszonym rybom, które widzieliście. Czuję się w mniejszości, tak? Bo widzę, że jest tutaj większość, przynajmniej dużo wegetarian i wegan, ale przyznam, że drażni mnie trochę, gdy rozmowy o ochronie zwierząt sprowadzamy do poziomu diety, ponieważ jest mnóstwo zwierząt, których nie jemy i możemy im pomóc. Więc to jest tylko taki być może obrazoburczy i trochę prowokujący wątek. No to wynika ze statystyki, no 60 miliardów, nie 50, Jacku, to jest bardzo dużo i te 60 miliardów to jest właśnie dla brzucha. No dlatego o tym mówimy, no 60 miliardów. Ale rozmawiać przepraszam, zaraz będzie twoje. Proszę Państwa, to co powiedział Jacek Winiarski z Greenpeace'u jest moim zdaniem w tej dyskusji bardzo ważne. Zeszliśmy na poziom jajko, weganizm, wegetarianizm. Jest miliardy, miliony zwierząt, które na co dzień są wykorzystywane lub nie możemy im pomóc. Nie ma to nic wspólnego z hodowlą. Ja zanim Pani oddam głos, chciałem powiedzieć jedną anegdotę, która w moim życiu jest niezwykle ważna. Jeden z moich nauczycieli, wielki lama tybetański, przyjechał do Singapuru z wykładami i zaprosiło go stowarzyszenie wegetariańsko-wegańskie na obiad. I on, jak to zwykle, starszy człowiek, mądry, mówi: Jacy wy dobrzy jesteście, jak wy pomagacie temu całemu światu, naprawdę macie wielkie serca, a herbatę pijecie. No pijemy. A wiecie, jak się herbatę hoduje? No wiemy. Najpierw trzeba zaorać, obraca się ziemię i wtedy tysiące żywych zwierząt, żywych istot ginie. Pijecie herbatę, to pamiętajcie, pijąc szklankę wody, wybijacie szklankę krwi. Bądźcie tego świadomi. My cały czas niszczymy. Jedni potrafią przejść na dietę wegańską, a inni jedzą tylko mięso. Ale pamiętajmy, z czym to się łączy. Dlatego ja Ci bardzo, Jacku, za ten głos dziękuję, dlatego, że to jest bardzo istotne. Pani, potem byłaś tutaj, zaraz będzie. Już trochę zapomniałam, co miałam powiedzieć, bo wcześniej chciałam się... Jakieś... coś nowego. Tak, właśnie. Po pierwsze, to mi się wydaje, że czasami rozmawiając trochę mylimy cele ze strategiami, na przykład. Bo chodzi o to, że w pewnych kwestiach możemy mieć wspólne cele, a jeszcze można się zastanawiać nad skutecznością danej strategii. Tutaj właśnie by wchodziły te jakieś psychologiczne mechanizmy. Natomiast też odnosząc się do tego, co mówiliśmy o przekonywaniu ludzi właśnie z na przykład rolników, mi się wydaje, że tu nie powinniśmy w ten sposób nie wiem, jakoś patrzeć, że ci ludzie się nie dadzą temu przekonać. Ja znam osoby pochodzące ze wsi, których dziadek był rzeźnikiem i które są weganami. Także ludzie potrafią się naprawdę bardzo otworzyć. A jeszcze chciałam się odnieść do tego, co mówił tutaj kolega z Greenpeace'u na temat działania dla zwierząt, ale nie dla wszystkich zwierząt. To znaczy, to jest tak, że można działać dla niektórych zwierząt jak najbardziej. Nikt nie jest w stanie czegoś robić dla wszystkich. Jedni działają dla dzieci, inni działają w Amnesty International, inni działają dla zwierząt. Natomiast działanie w ten sposób, znaczy chodzi jeszcze o, to znaczy tak, działanie dla tylko niektórych gatunków zwierząt, niebranie pod uwagi mordowania masowego innych, jest działaniem na zasadzie, dobrze, działam dla ludzi białych, ale nie przeszkadza mi, że czarni są mordowani. Dla mnie to jest dokładnie to samo. Ktoś powiedział, że ekologizm to jest forma rasizmu, tylko dotycząca zwierząt. No ja myślę, zgadzam się. I wydaje mi się, że we wszystkich tych rozmowach na temat właśnie działań na rzecz zwierząt powinniśmy pamiętać o czymś takim podstawowym, takim punkcie wyjścia. Właśnie o tym, że zwierzę jest podmiotem, że jest tą istotą zdolną do odczuwania cierpienia, bólu, strachu, emocji, jest nią każde zwierzę. I w tym momencie właśnie czasami się mówi o wszystkich organizacjach na rzecz zwierząt, nazywając je ekologicznymi. Tu jest jednak pewna różnica. Oczywiście one są siłą rzeczy raczej ekologiczne, wpisują się w tą działalność ekologiczną, natomiast już to w drugą stronę działa niekoniecznie, to znaczy te ekologiczne niekoniecznie działają dla zwierząt, ponieważ działają bardzo zbiórczo. I właśnie chodzi mi o to, że... o krótsze wypowiedzi. Dobrze, już kończymy powoli do końca, jest bardzo dużo ludzi i może, proszę Państwa, jak będziemy tylko rozmawiali weganizm albo inne rzeczy, to być może inne rzeczy nam unikną, idziemy tylko w tym kierunku. Pani była, potem był Pan, także proszę Pani. To znaczy, ja właśnie chciałam dodać do weganizmu, ponieważ nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jakby patrzenie na prawa zwierząt tylko poprzez talerz jest złe. Właśnie przeciwnie. Ja tego nie powiedziałem. Ja zapytałem, czy to jest jedyny możliwy sposób rozmowy. Moim zdaniem podstawowy powinien być. Znam wielu aktywistów Greenpeace, którzy są weganami. To sobie nie przeczy. Jeżeli zasiadamy do stołu i tak coś zjemy, więc przy okazji możemy dokonać właśnie tego wyboru. To nie jest tak, że zamiast jedzenia cały czas będziemy myśleć o wieloryby, wieloryby, wieloryby. Osoby, które są weganami, myślą również o innych zwierzętach. Chronią je w pewien sposób. Po prostu dokonujemy wyboru, zasiadając do stołu, do którego i tak zasiądziemy. Więc weganizm to niekoniecznie musi być aktywizm całe życie, ale jest bardzo dużo osób, które nie są aktywne, których nie ma tutaj, a mimo wszystko po prostu dokonują codziennych wyborów w sklepie, zmieniają w jakiś sposób sytuację zwierząt. To pokazuje, że życie nie jest czarno-białe i że pięknie różnimy się wszyscy między sobą, każdy indywiduum. Ja chciałem tylko dwa słowa o strategii. Patrząc z punktu widzenia działania, bo to, co mówiłaś, tak, ja się zgadzam z tym, tylko to jest na poziomie filozofii. Natomiast przykładając to na poziom życia, praktycznego działania organizacji pozarządowej, jaką jest każda z naszych organizacji, to ja uważam osobiście, że aby coś zrobić dobrze, należy się wyspecjalizować i skupić. Bo jeżeli będziemy mówili o na poziomie filozofii do polityka, to ten polityk nie będzie wiedział, o czym mówimy. Natomiast jeżeli powiemy mu, proszę zmienić ten i ten przepis, proszę namówić swój klub, żeby to zrobił, proszę ze swoim szefem partii o tym porozmawiać, to jest szansa, że on zrozumie, bo mówimy do niego jego językiem. I ja życzyłbym sobie, żebyśmy byli w stanie rozwiązać wszystkie problemy, które porusza Darek, chociażby na poziomie filozoficznym w dużym stopniu. Natomiast w praktyce możemy się ograniczyć do tego, tylko do tych części, które rzeczywiście możemy zmienić. Nie łapmy wszystkich strug za ogon, bo później, tak jak powiedziałeś, Darku, na czym ubolewam, też chciałem o to później Ciebie prywatnie zapytać, w sprawie futer jesteśmy ciągle wy. Proszę Pana. Mi się chyba udało znaleźć kwestię, która dotyczy wszystkich Panów i w której się prawdopodobnie nie zgodzicie. To znaczy, podejrzewam tak, dotyczy ogólnie rolnictwa, dotyczy ochrony lasów i dotyczy jedzenia lub niejedzenia mięsa. Niech Pan nie przesadza z ilością pytań. Dobrze, to jest jedno pytanie. Kończymy hodowlę zwierząt w rolnictwie, domową, kończymy spożywanie mięsa i tak dalej. Skąd nawóz? Wie Pan, zróbmy tak, bo mi zaczyna brakować, jak Pan zauważył, co się zdarza, bardzo rzadko w moim wypadku zaczyna mi brakować słów. Proszę Państwa, to naprawdę są teoretyczne pytania. Jeżeli ktoś z nas będzie umierał w świecie wegańskim lub chociaż wegetariańskim, to to będzie naprawdę wielkie osiągnięcie nas wszystkich wspólne. Ja żyję na tym świecie dużo ponad 50 lat. Dużo się zmieniło, ale myślę, że będę umierał i świat będzie jadł różne rzeczy, tak jak jadł przez tysiące lat, ale mam nadzieję, że w ogóle dojrzymy zwierzę, bo ja się tu z Wami zgadzam w wielu sprawach, że my dojrzymy zwierzę. Po pierwsze, że będziemy mówili innym językiem, nie tak okropnym językiem, który wykorzystuje wszystko, ziemię, kobiety, zwierzęta. To trwa. Państwo, niektórzy starsi na tej sali, jest nas kilku. Przechodziliśmy tą zmianę człowieka na człowieka nowego człowieka, takiego komunistycznego człowieka i fajne to były czasy. To wszystko trwa. Państwo wybaczycie, ale ja wierzę w ludzi. W ludzi, nie w zwierzęta. Nie w zwierzęta, ja je kocham. Wierzę w ludzi, w zmianę w ludziach i albo taką radykalną, dobrą, będę weganinem, albo chociaż taką drobną, malutką, więc zostawmy ten nawóz, bo na razie to nie jest nasz. I wróćmy może do liczb. Daj mi powiedzieć tylko, Jasku, jedno zdanie odwołujące się do tego, do efektów strategii, które były przyjmowane w obronie zwierząt od XIX wieku. Mówimy o tak dużym czasie, formułowania przede wszystkim strategii animal welfare, czyli tej niekwestionującej rzeczy, a ją regulującej. Jak to się skończyło w liczbach w latach